Witam wszystkich, tu Kadomania.pl. W dzisiejszym odcinku omówimy, jak eksportować i importować profil ustawień interfejsu Autocada. Ok, a więc w ostatnim odcinku sporo się natrudziliśmy, aby ustawić nasz interfejs z naszymi paskami narzędzi. I teraz pytanie, co się stanie w momencie, gdy będziemy zmuszeni? Na przykład zmienić naszą stację roboczą. Będziemy musieli zainstalować Autocada od początku. Aby nasza praca, to znaczy ustawienia naszego interfejsu, nie poszła na marne, warto się zabezpieczyć na tą ewentualność i przed tym zdarzeniem wyeksportować sobie nasze ustawienia do pliku profilu. A więc najpierw wyeksportujemy profil naszego interfejsu. Aby to zrobić, wchodzimy w opcję, wpisujemy komendę opcje. Enter Na samym końcu w zakładce profile tworzymy nowy profil. Dodaj do listy. Wpisujemy nazwę, na przykład ustawienia kadomania.pl. Zastosuj, zamknij. Eksportuj ustawienia kadomania.pl. Wyeksportowaliśmy profil naszych ustawień, zamykamy. Teraz, żeby zresetować nasz ekran do ustawień pierwotnych, wchodzimy w ustawienia przełączanie pomiędzy obszarami roboczymi. Rysowanie 2D i opis, czyli to, co było na samym początku, klikamy. Teraz ponownie wchodzimy w ustawienia, aby zresetować do samego końca. Wpisujemy opcję i klikamy Resetuj ustawienia. Jak widać, ekran nam się zresetował. Teraz, żeby pokazać, jak to wszystko działa, zrobimy małą symulację, jakbyśmy wczytywali profil do zupełnie nowej stacji roboczej, czyli usuwamy nasz zapisany wcześniej profil. Tak, chcę usunąć. Potwierdzam. I mamy teraz interfejs świeżo po instalacji Autocada. A więc, żeby wczytać profil, ponawiamy procedurę. Klikamy AutoCAD, wersja standardowa. Wchodzimy w opcję. Wczytujemy nasz profil. Importuj. Ustawienia kadomania. Otwórz. Zastosuj i zamknij. Ustaw bieżący. Potwierdzam. OK. Tym sposobem zaimportowaliśmy. Nasz profil interfejsu AutoCADA. Zaoszczędziliśmy dzięki temu dużo czasu. Dodam jeszcze, że wraz z profilem importują się nie tylko ustawienia naszego interfejsu, ale na przykład, gdy ustawiliśmy sobie jakieś skróty klawiszowe i inne tego typu rzeczy, one także się importują. Na dziś to tyle. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.